Bracia i siostry, dziś, tego wieczoru, Kościół zaprasza nas do tego, żebyśmy rozważyli tę lekcję, która co roku w okresie Wielkiego Postu wraca do nas, opowiadającą o takim dramatycznym epizodzie z okresu wędrówki Izraela przez pustynię. Chodzi o to szemranie, o to narzekanie na los, na życie, na wędrówkę do ziemi obiecanej. Na to oskarżanie Boga o to, że manna jest pokarmem mizernym. I jak słyszeliśmy w lekcji, to szemranie, bardzo ukryte, zostało zdemaskowane przez atak węży o palącym jadzie, takim ognistym jadzie. I dopiero po tym wydarzeniu Izraelici zrozumieli, że ich szemranie, ich bunt, ich oskarżanie Boga i Mojżesza o złe intencje jest w istocie czymś gorszym niż ten jad, który ich zabijał. Niekiedy w bardziej takich bardzo trudnych chwilach ludzie sami o sobie albo do siebie mówią: ty wężu, ty żmijo. Bardzo przykre oskarżenia, ale one właśnie mają oddać czyjąś złośliwą kąśliwość. Okazuje się, że wobec Boga też człowiek potrafi taki być. Wąż, starożytny symbol, szczególnie w Biblii, uosabiający w sobie całe zło. Zło ukryte, przebiegłe, tajemnicze, ale skuteczne. Zmaganie się ze złem, jak wiemy, bracia i siostry, jest koniecznością na drodze do świętości. Ale nade wszystko najtrudniejszą sztuką jest zdemaskowanie go w swoim myśleniu. Zwróćcie na to uwagę, że Izraelici oskarżali o przykrości tej drogi do zbawienia Mojżesza i Boga. Nie śmieli wprost Boga oskarżyć, więc oskarżali Mojżesza. Wyprowadziłeś nas na tę pustynię, żebyśmy tu pomarli. Czy coś takiego nam się nie zdarza w chwilach, kiedy jest tam bardzo trudno, ciężko, kiedy życie staje się nie tylko szare, ale wręcz uciążliwe, że gdzieś w naszym sercu budzi się taki syk, takie szemranie, taki głos węża, taki cichutki, że trudno go oskarżyć, ale sam w sobie jest oskarżeniem, że oto Bóg daje nam tak ciężką drogę i trudną i przykrą, że chyba musi mieć złe intencje, skoro nas prowadzi przez tak trudne etapy życia, jakie nam przyszło przeżyć. Jest bardzo trudno zobaczyć w swoim myśleniu, w swoich uczuciach, nawet w swojej woli, w swojej wyobraźni, pamięci tego węża. Jesteśmy zaplątani w ten uścisk węża, jak na takiej rzeźbie, która znajduje się w Watykanie. Ona jest rzeźbą bardzo starożytną, z pierwszego wieku przed Chrystusem, przedstawiającą kapłana trojańskiego, Laokoona, który wraz z dwoma synami jest zapleciony wężem, które duszą całą tą grupę. Ta grupa Laokoona, właśnie pierwszy nabytek Muzeum Watykańskiego, dość symboliczny, przedstawiająca kapłana, który ostrzegał Trojan przed koniem trojańskim, przed koniem Odyseusza, który był pozornie postępem, a tak naprawdę był podstępem. I Atena zesłała węże, które tego kapłana i jego synów zmiażdżyły. Ta rzeźba przedstawia tak bardzo zaplątaną grupę trzech osób. Węż właściwie nie może się z tego wyplątać. Ja myślę, że to świetnie przedstawia sytuację nas wszystkich. Ta rzeźba, myślę, że znana dość dobrze, bo często jest reprodukowana. Te wszystkie krętactwa, które gdzieś w sobie nosimy, ukrywamy. I właściwie dopiero interwencja Syna Bożego nam pomogła, pomaga i będzie pomagać, żeby to wszystko w sobie zobaczyć. Człowiek jest poddawany szczególnie przebiegłemu działaniu węża, szatana, ponieważ demaskowanie zła wiąże się z przeżyciem wstydu i upokorzenia, bo zobaczyć coś takiego w sobie, przyznać się do tego, że na przykład się jest fałszywym, albo wyznać przed kimś, że się skłamało. I to nawet nie z jakichś ważnych przyczyn, tylko zupełnie głupich. To jest bardzo trudna sztuka. Tak być prawdziwym. Zauważcie, bracia i siostry, że działanie zła w większości wypadków, w większości ludzi, jest bardzo ukryte. W nas. Ludzie sami ukrywają zło, które ich oplata. Ja i wy mamy do tego tendencję.
Kiedy mówię ludzie, to nie wyłączam siebie ani was. Zaciemnianie, dezinformowanie, wprowadzanie kogoś w błąd, zatajanie, ukrywanie, kręcenie, gmatwanie, mataczanie, oszukiwanie, maskowanie, zniekształcanie, koloryzowanie, dwuznaczność, zmyślanie, przekręcanie, unikanie, zaprzeczanie, presja, szantaż, wypieranie się, wyolbrzymianie, pomniejszanie itd. Tysiąc sztuk, tysiąc różnych sposobów na to, żeby nie powiedzieć prawdy i nie zobaczyć jej w sobie. Czynimy wszystko, by nie widzieć swojego buntu wobec Boga, swojej pychy, próżności, skłonności do realizowania własnych planów. Jesteśmy skłonni nawet Bogu przypisywać to, co w sumie jest naszą wolą. I to często się dzieje pod pozorami religijności. Faryzeusze, którzy dzisiaj sprzeczają się z Jezusem, byli ludźmi bardzo religijnymi. I w religijności swojej pokładali usprawiedliwienie wobec Boga. Ponieważ dużo się modlili, dużo pościli, dlaczego mieliby sobie widzieć coś złego? Jedna z najperfidniejszych zasadek złego ducha to jest właśnie to, żeby bogactwem swojej religijności usprawiedliwić siebie samego w oczach Bożych. Wtedy już tylko jeden krok pozostaje do tego, żeby spojrzeć z góry na innych, żeby w innych widzieć zło, nawet w Bogu. Hiob, który był człowiekiem bardzo pobożnym, był tylko o krok od tego, żeby oskarżyć Boga o to, że jest szatanem, że ma złą wolę. Nie zdobył się na taki krok, straszny krok, ale był bardzo bliski tego. Bo w pewnym momencie mówi do Boga, że ja jestem Ci wierny, pobożny, religijny. Dlaczego więc mnie spotyka zło? Nie ośmielił się oskarżyć. Ale ilu z nas się ośmiela oskarżyć Boga, kiedy przychodzi coś bardzo przykrego w życiu? Kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi pustynia, kiedy jest bardzo trudno, a za jedyną przyjemność mamy tylko mannę Biblii i mannę Eucharystii. I wtedy się okazuje, że nam to w ogóle nie wystarcza, że to jest mizerne, tak jak mówili Izraeli, że Eucharystia wcale do nas nie stanowi szczęścia, że w czymś innym pokładaliśmy nadzieję, że będzie to szczęście. W czymś innym albo w kimś innym, byleby nie w Bogu. Właśnie dlatego takie próby na nas przychodzą, żeby to wyszło na jaw, że kłamiemy w żywe oczy Panu Bogu, że On jest naszym szczęściem. Bo kiedy nam wszystko zawiera i zostawia siebie, to mówimy, jesteśmy nieszczęśliwi. No to jakim On jest szczęściem? Dlatego zobaczcie, dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi proroczo, że dopiero jak On będzie wywyższony, to wtedy dopiero cała prawda wyjdzie na jaw. Robi oczywiście aluzję do tego wywyższenia na krzyżu, ale do tego też, że jak będzie wywyższony jak ten wąż miedziany, no to wtedy wyjdzie za nas cała prawda. Dlatego Bóg zademonstrował nasze zło na krzyżu. I to, co uczyniliśmy Synowi Bożemu, wyszło na jaw. To manifestacja naszego ukrytego zła. Co zrobiliśmy samemu Bogu, Synowi Bożemu. I w imię czego? W imię pobożności. Był oskarżony o bluźnierstwo, o bezbożność, oskarżony Bóg. I w sumie gdzieś w głębi nas jest i lęk, i oskarżenie Boga o to, że nie ma dobrej woli. Że On ma bardzo krytyczną wolę wobec nas. Że nie liczy się z nami, że zsyła na nas krzyże, że depcze nam po piętach, że nie daje nam to, czego potrzebujemy, aż się boimy stwierdzić w sobie tego typu oskarżenia. Dlatego Bóg czasem zsyła pewne historie, takie węże o jadzie palącym, które dopiero z nas wydobywają to, co naprawdę o Bogu myśli. Izraelici z dzisiejszej lekcji szemrali przeciw Mojżeszowi. Szemranie to takie cichutkie oskarżenie, które nie wygląda na oskarżenie. To też jedna z naszych sztuczek. Tak się zbuntować przeciwko Panu Bogu, żeby wyglądało to na sympatię wobec Niego. Nawet wobec ludzi coś takiego czynimy, bo się uśmiechamy kogoś do kogoś, ale w środku mówimy, to już mijo. Też tak potrafimy. I wobec Boga też tak czynimy. Modlimy się do Niego, a jednocześnie Go oskarżamy. I czymś gorszym jest jeszcze tego nie zauważyć w sobie, niż to widzieć. Jadowite ukąszenia na zewnątrz wydają się to być jedynie delikatnym niezadowoleniem z drogi, którą Bóg wyznaczył temu narodowi świętemu. Ale w istocie rzeczy jest to demoniczne oskarżenie Boga o złą wolę, czyli przypisywanie Bogu cech sił ciemności. I taka historia, takie wydarzenie, o którym czytaliśmy dzisiaj w lekcji, każdego z nas wcześniej czy później spotkało albo spotyka. Bo to jest test.
To jest nie tylko coś, co wydarzyło się jakiemuś starożytnemu ludowi, niewolników czy koczowników, gdzieś tam na pustyni. To się zdarza ludowi Bożemu, czyli wszystkim, którzy wychodzą z Egiptu do ziemi obiecanej, którzy są w wędrówce do Królestwa Niebieskiego. Musi być takie sito, taki filtr, który z nas wydobędzie to, czego nie widzimy w sobie. Ukarani zostali przez węże, bo rzucali oszczerstwa na mannę, na pokarm z nieba. Czyli zachowywali się tak jak węże. Dla Żydów był to jeden z najgorszych grzechów, oskarżenie. Złamowa, oni tak to mówili. Lashon hara. Złamowa. Naród zgrzeszył zupełnie tak jak wąż w ogrodzie Eden. Kiedy mówił oszczerstwa o Bogu, że to Bóg ma złą wolę, że Bóg nie chce Adamowi udzielić pewnej wiedzy, że Bóg utrudnia raj Ewie. No i w końcu go zmodyfikowali tak, że stał się czymś gorszym niż dżungla pełna cierni. Dlaczego nas wywiedliście z Egiptu, żebyśmy tu pomarli? Tak mówią dzisiaj Izraelici. To jest echo przeszłości naszych oskarżeń, jakie czasem bardzo głęboko w sercu, bo się boimy tego wypowiedzieć na głos, mamy do Boga. Dlaczego, Panie Boże, mam takie życie? Dlaczego tak strasznie mi trudno? Dlaczego mi się coś nie udało? Dlaczego nie zrealizowało się to, o czym marzyłem, marzyłam? Dlaczego tak ciągle muszę cierpieć z tym smutkiem swoim, się męczyć z tą trudnością? Prawda? Nawet tego nie uznajemy za grzech. Nawet czasem czynimy z tego modlitwę. Któż w tym dostrzeże syk węża? W uskarżaniu się na to, jakie jest życie. Jesteśmy opleceni tym kuszeniem i trudno nam zdemaskować zło i sprzeciwić się jemu. Bo tak trudno zobaczyć zło na przykład w narzekaniu, w uskarżaniu się, w niezgodzie na własne istnienie, na własny kształt życia, na to, co nas spotyka dzień w dzień. Niepogodzenie się z historią, niepogodzenie się z aktualną sytuacją, czy podejrzewanie Boga o brak zainteresowania naszym losem, na przykład. Czy to wszystko nie świadczy o tym, że mamy wyobrażenie o Bogu raczej niechrześcijańskie? Przemraniu na naszą kondycję, na brak nieustannych pocieszeń, gratyfikacji, na to, że co godzinę nie otrzymujemy Nagrody Nobla, albo że nie jesteśmy kochani 24 godziny na dobę, albo że nie zawsze zdarza nam się coś przyjemnego, tylko czasem coś przykrego. Kto jest winny temu wszystkiemu? Oczywiście Bóg. Boli cię głowa, kogo oskarżasz? Bóg. Idziesz na operację, kogo oskarżasz? Bóg. Masz trudnego męża, kogo oskarżasz? Czyli się Boga. Masz ciężką żonę, kogo oskarżasz? Boga. Kościół jest nie taki, kto winny? Oczywiście Pan Bóg. Strzyka cię w kolanie, kto jest winny? Oczywiście Jezus Chrystus. I tak o wszystko. Od rana do wieczora. Jeden ze starożytnych ojców Kościoła, taki Nestor życia duchowego, jeden z pierwszych, jeśli tak można powiedzieć, kierowników duchowych, w Ewagriusz Pontyjski, pisze, że przebiegłością kuszenia jest także to, że nie jesteśmy związani tylko jednym grzechem, tylko zły duch czasem nam jednym grzechem tylko demonstruje zło, po to, żebyśmy zwrócili uwagę tylko na jeden grzech. A wszystkie inne grzechy wtedy umykają naszej uwadze i są ukryte, ale też nas wiążą. Człowiek jest atakowany przez 7 grzechów głównych, a nie przez jeden. Ale zwykle zły duch wysuwa ten jeden, żeby człowiek nie widział innych, a przejmował się tylko tym jednym. I w ten sposób jest tak zapleciony, że nie może nigdy z tego wybrnąć. On pisze tak. Nie można wpaść w ręce ducha nieczystości, jeżeli wpierw nie upadło się za sprawą ducha obżarstwa. Tu ma na myśli całe łakomstwo, a nie tylko zajadanie się artykułami spożywczymi. Nie można uciec od gniewliwości, jeżeli wpierw się nie walczyło o pokarm, bogactwo, o własną chwałę. Nie można uciec od demona smutku, gdy starając się o bogactwo, nasycenie, chwałę, nie mogliśmy tego osiągnąć. Nie mogąc tego osiągnąć, wpadamy w smutek. Nikt nie uniknie pychy, jeśli wcześniej nie uległ chciwości i pożądaniu bogactwa. Ten tekst, bardzo stary tekst, on pokazuje nam, że człowiek jest zapleciony w te wszystkie grzechy. Obserwuje najwyżej jeden, dwa, ale reszta mu umyka z pola widzenia. I któż nas z tego wyzwoli? Kiedy nawet nie widzimy tego, ile w nas jest podobieństwa, wcale nie do Ojca Świateł, tylko do Ojca Ciemności. Kto by miał odwagę nawet przyznać się do tego, że jego uczynki są bliższe złemu duchowi niż dobremu? Hipokrates mówił, żeby
uzdrawiać choroby podobnymi lekarstwami, simila similibus curantur. Przez co ktoś zgrzeszył, mówi Biblia, przez co musi odpokutować. Zgrzeszyli szamraniem, przyszły węże, które ich kąsały. Ponieważ oni kąsali Boga, przyszło kąsanie. I kiedy my obserwujemy własne życie, bracia, to po pewnych nieszczęściach, cierpieniach, nie po wszystkich, bo nie zawsze tak jest, że tylko kary na nas spadają. Ale możemy się zorientować, szczególnie po powtarzających się historiach, które nas kąsają, jaki grzech nie oddaliśmy Bogu. Jaki grzech jest gdzieś głęboko ukryty w nas. Bo nie uznaliśmy go za grzech, więc nie wyznaliśmy go i on nas zatruwa od wnętrza. Bóg daje lekarstwo, które wygląda, które jest bolesne, ale my nic z tego nie rozumiemy, z tej strategii zbawienia. I dalej narzekamy na Pana Boga i jeszcze mówimy, dość nam ciężko, to jeszcze zsyłasz na nas takie problemy. Czy to nazwać mądrością? A jeszcze tak się zdarza, że czego nie dostrzegamy w sobie, to nas dręczy na zewnątrz nas i to szczególnie w innych osobach. I wtedy zaczyna się dzieło oskarżenia innych. Ale jest nadzieja, bracia i siostry. Jest nadzieja, bo Izraelici wpatrywali się w ten słup, na którym zawieszono węża miedzianego. Kiedy wpatrywali się, możemy powiedzieć, kontemplowali, jad przestawał działać. I kiedy my wpatrujemy się też, nie tylko patrząc, ale wpatrywać się, to znaczy też zrozumieć. Kiedy staramy się poznać i zrozumieć to, co naprawdę Jezus dla nas uczynił, to nam wiele rzeczy przechodzi. Że tak powiem, gorączka nas mija. Bo wpatrujemy się w lekarza, a nie tylko w lekarstwo. Jeśli ktoś dobrze zrozumie tą tajemnicę, którą Jezus nam tutaj demonstruje na krzyżu i poświęca też na to czas, żeby poznać, co Jezus nam uczynił, ma szansę na to, żeby wyleczyć się z wielu złych schorzeń duchowych. Zobaczyć Jezusa Chrystusa jako węża, to aż jest zdumiewające. Dlaczego Jezus pozwolił się przybić do krzyża jak wąż? Jak wąż z raju zapleciony na drzewie rajskim. Co chciał przez to powiedzieć mnie i to? Że on, nieskalany, umierał jak najbardziej skalany człowiek. Że oto Bóg jest oskarżony o bezbożność. Co, dlaczego to zrobił? Czy nie dlatego również, nie powiem, że jedynie, żeby mnie i ciebie przekonać, że skoro on odważył się być oskarżony, to powinniśmy mieć chociaż trochę odwagi, żeby zacząć osądzać siebie, a nie innych. To jest początek wybawienia. Zobaczyć w sobie to, co jest od węża. Tymczasem niewielu ludzi na to stać, na taką zdolność upodabniającą do Chrystusa niezwykle, by siebie oskarżać, a nie kogoś. My już nawet nie rejestrujemy tego, ile razy w ciągu dnia patrzymy, myślimy, mówimy, czujemy osąd wobec innych osób. I to za byle co, przepraszam za takie określenie. Za to, że ktoś źle spojrzał, nie powiedział tak jak trzeba, źle zaakcentował, nie takie buty włożył jak powinien. O wszystko. Że na pewno ma złe intencje, że na pewno nas chce nam zrobić coś złego. A nie daj Boże, jakby popełnił jakiś błąd ortograficzny. O wszystko. Tymczasem trzeba w sobie to zobaczyć, a nie w kimś. Narzekamy na innych, innych widzimy jedynie wady, inni są zawsze nie do zaakceptowania, inni są nie do uniesienia, inni są zawsze winni naszemu smutkowi i to inni odpowiadają za nasz stan samopoczucia, to inni zawsze są winni, to inni zawsze są przeszkodą, to inni są pyszni, zazdrośni, pożądliwi, nierozumiejący nas, drażniący nas i złośliwi. I tak w tej chwili też moglibyśmy powiedzieć, wy mnie denerwujecie, że tu jesteście w świątyni i ja was też denerwuję, że tak mówię, może za długo, może za krótko, a może nie tak, jakby ktoś chciał słyszeć, nie? I już jest powód do osób. I we mnie, i w tobie, i w kimś innym. Ktoś nam zasłania ołtarz, ma to szerokie plecy. Po co mu takie plecy Pan Bóg dał? Nie lepiej, żeby miał węższe. O wszystko. Zachowujemy się tak, jakby to od innych zależało nasze szczęście i nieszczęście. Adam po grzechu powiedział, że to Ewa jest przyczyną jego nieszczęścia. On nie wziął odpowiedzialności na siebie. To Ewa, ona go skusiła. Zobacz, jak patrzysz na innych. Jeśli w innych widzimy tylko węże, bracia i siostry, to prawdopodobnie sami nie jesteśmy tym wężem, tylko jeszcze nie zmieniliśmy skóry. Po raz pierwszy Jezus mówi, że musi być jak wąż wywyższony w rozmowie z Nikodemem. Przed nocą do niego, jak pamiętacie, i chciał się zorientować, jak to jest, żeby się narodzić na nowo. Pyta Jezusa, jak to jest, żeby się odrodzić duchowo. Jezus mu w dość długim wywodzie tłumaczy to, ale w końcu, pod koniec rozmowy mówi tak, że ludzie
tak umiłowali ciemność, że boją się zbliżać do światłości. Dlaczego? Bo są złe ich uczynki i boją się, co wyjdzie na jaw. Mówił dość metaforycznie, ale można by to przetłumaczyć w ten sposób, że w człowieku jest taki lęk do tego, żeby nie wyszło na jaw, że tak naprawdę jego uczynki, myśli, uczucia, zachowanie jest grzeszne. Dlatego boimy się światła, to znaczy boimy się wyjaśnienia, oświetlenia. Dlatego bierzesz Biblię, która jest lampą dla naszych stóp, jak mówi Psalm 119, wierszu 105, to człowiek odpycha go od Biblii. Gazeta oczywiście, ale Biblia tak. I jak czytamy Biblię, diabeł robi wszystko, żeby nie zrozumieć Słowa Bożego, żeby powiedzieć, to archaiczny tekst. To jest tekst może dla księży, a może dla biblistów jedynie księża powiedzą, a bibliści powiedzą, może to tylko dla świętych i tak dalej. Nikt nie chce tego światła. Nie mamy szans na nawrócenie, dopóki wokół siebie, we wszystkich, łącznie z Bogiem, widzimy tylko powód naszych nieszczęść i oskarżamy ich. A tego zła nie widzimy w sobie. Żydzi nie wybawili się od swoich grzechów, oskarżając Jezusa. Ci faryzeusze, którzy rozmawiali dzisiaj z Jezusem, nie udało im się wybrnąć ze swojego stanu grzechu. Jezus mówi, umrzecie w swoich grzechach. Nie dlatego, że chciał tego, żeby oni umarli w swoich grzechach, lecz widział, że są tak zapatrzeni w swoją doskonałość religijną i w kilogramy swoich modlitw, że nie ma mowy im uświadomić, że jest w nich coś złego. A że najgorsze jest w nich to, że pokładali ufność w swojej religijności, a nie w Bogu. Jedna z najsprytniejszych zasadzek złego ducha to oszukać człowieka religijnością. No i co się stało? No i ukrzyżowali go, myśląc, że czynią to z pobożności. Gdyby prawo polskie karne dopuszczało zabójstwo, to wielu ludzi by leżało tam na ulicy, zanim byśmy przyszli do kościoła. Ja zapewne też na korytarzu bym kilku pozostawił trupem. Boimy się tylko sankcji, ale w myślach to już wiele morderstw popełniliśmy. Patrząc na krzyż Chrystusa, musimy, bracia i siostry, doznać pewnej skruchy i osądzić siebie. Każde oskarżanie kogoś jest w sumie oskarżaniem Jezusa. Właśnie po to stał się człowiekiem Syn Boży, żebyśmy widzieli, że oskarżając człowieka, oskarżamy też Boga. Dziś Izraelici, oskarżając Mojżesza, oskarżyli Boga. Jezus nawet na krzyżu, zobaczcie, nie uskarżał się, że mu niewygodnie jest na krzyżu, że nie ma jasiaczka, że nikt mu nie zrobił przerwy na tym krzyżu, nie poda mu gorącej kawy. Ani słowa. A kto by taki chciał mieć los 3 godziny wisieć tak gorzej niż na jakimś łóżku szpitalnym? Ale on ani chwili nie powiedział, ani sekundy nie powiedział, że już nie mogę tego znieść. Niesprawiedliwy los. Gdybyśmy my tam wisieli przez 3 sekundy, to już by gromy poszły do nieba. Ale on nam tu pokazuje coś niesamowitego w tym krzyżu, bracia i kochani siostry. Że nie tylko nie uskarżał się, on nie oskarżał swojego ojca. Miał wszelkie prawo powiedzieć do Boga ojca, powiedzieć, jak ty traktujesz swojego syna. Ani słowa. Mógł też powiedzieć, jak wy mnie traktujecie. A on powiedział tak, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I gdy ja słyszę te słowa, to one mnie po prostu powalają, nie? Wewnętrznie czuję się zmiażdżony jego zdolnością do przebaczania i brakiem wszelkiego uskarżania się na cokolwiek. Gdy ja kontempluję te jego słowa, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to ja się wstydzę. Bo ja co godzinę kogoś oskarżam, może nawet częściej. Codziennie mam jakiś żal do Boga. O nie! Strzeżmy się, bracia i siostry, jakiegokolwiek szmeru w sercu. Na to, co nam przychodzi przejść w życiu. Bo to, co przechodzimy, przechodzimy, by dojść do nieba. Nic nam się przypadkowo nie zdarza. Przez co zgrzeszyliśmy, przez to musimy pokutować. Możemy ulżyć sobie tylko temu cierpieniu, które na nas przyszło, jedną rzeczą, jedną postawą, taką, jaką miał Jezus. Po prostu to przyjąć. Wierząc, że wszystko, co nas spotyka, ma sens, bo jest z ręki Bożej. Amen.